Best twos płodozmian, informacje praktyczne. Cześć, nazywam się Saskia i pracuję w Delphi, instytucji badawczej i doradczej w zakresie uprawy roli. W celu zapewnienia dobrego stanu gleby ważny jest zdrowy płodozmian. Jak to dobrze zrobić, i wszystko, co się z tym wiąże, możesz zobaczyć w tym filmie Bestwiw sol. Dobry płodozmian. Może pomóc w zapobieganiu niszczeniu upraw przez szkodniki i choroby, jednocześnie zwiększając i utrzymując zdrowie gleby. Oprócz zapobiegania szkodnikom i chorobom, odgrywa on ważną rolę w utrzymaniu struktury i żyzności gleby. Zmianowanie to planowana kolejność uprawy określonych roślin na tym samym polu. Kolejna uprawa powinna należeć do innej rodziny botanicznej, aby wywołać presję na choroby przenoszone przez gleby i nicienie. Zmianowanie może być bardzo proste, ale im bardziej zróżnicowane, tym więcej korzyści można uzyskać, pod warunkiem, że określone uprawy są stosowane we właściwej kolejności i proporcjach. Aby zaprojektować odpowiednie zmianowanie, Ważne jest, aby zrozumieć podstawowe procesy i postępować zgodnie z odpowiednimi zasadami. Choroby przenoszone przez glebę i nicienie wymagają podatnej rośliny żywicielskiej, aby przetrwać i rozmnażać się. Tylko tak mogą się rozmnażać w zainfektowanej podatnej roślinie żywicielskiej lub na niej. Po zbiorach resztki pożliwne i martwe rośliny potencjalnie będą zawierać ogromne ilości patogenów i nicieni. Wraz z rozkładem resztek pożliwnych i roślin zostaną one zatrzymane w glebie, zwiększając w ten sposób poziom porażenia w glebie. Zwiększa to presję na następną roślinę do tego stopnia, że jej uprawa nie jest już ekonomicznie wykonalna. Ten ciągły cykl można przerwać przez uprawę roślin innej niż gospodarz, czyli takiej, która nie jest podatna na choroby i nicienie obecne w glebie. Działanie to wykorzystuje naturalne czynniki, takie jak głodzenie patogenu lub antagonizm przez pożyteczne mikroorganizmy glebowe, co oznacza, że populacje patogenów i nicieni spadną do tego stopnia, że potencjalnie podatne rośliny można ponownie z powodzeniem uprawiać na tej samej glebie. Dobry płodozmian zapobiega rozmnażaniu się szkodników i chorób do tego poziomu, że wpływają one na wielkość i jakość plonu, powodując straty ekonomiczne dla rolnika. Zwiększa lub chroni zdrowie gleby, a tym samym pomaga utrzymać opłacalność uprawy. Po pierwsze, prawidłowy płodozmian jest dostosowany do lokalnych warunków. Oprócz możliwości rynkowych i rodzaju gleby, natężenie istniejących chorób i szkodników determinuje schemat zmianowania. Określenie poziomu infekcji gleby przez nicienie jest stosunkowo łatwe. A w wielu krajach publiczne lub prywatne laboratoria oferują takie usługi. Z drugiej strony, istnieje tylko kilka takich metod w przypadku patogenów grzybowych przenoszonych przez glebę np. dla wertykilium. Analiza ta jest dostępna tylko w niektórych krajach. Dlatego zmianowanie jest szczególnie ważne w przypadku chorób grzybowych przenoszonych przez glebę. Należy wziąć pod uwagę zakres występowania chorób przenoszonych przez gleby i nicienie. Niektóre choroby i nicienie mają raczej wąski zakres żywicieli, np. mątwik ziemniaka, podczas gdy inne mają szeroki zakres żywicieli, takich jak trichodorus. Projekt zmianowania jest wysoce zależny od gatunków upraw i od tego, jakie choroby lub nicienie są obecne w glebie. Tutaj zaprojektujemy zmianowanie przy pomocy bazy danych bez Naszym przykładem jest pole z piaszczystą glebą w Europie Północnej. Mamy rotację na 8 lat. Główne uprawy to ziemniak, cebula i marchew. Typowe choroby przenoszone przez glebę i niecienie w przypadku tych upraw to wertykilium dahliae. Sklerotina, sklerotium, fusarium, foma terrestris, alternaria radicina, wolno żyjące nicienie, pratylenchus penetrans i trichodorus. W ramach tego zmianowania uprawiamy ziemniaki dwa razy, a pozostałe uprawy to burak cukrowy, kapusta i pszenica o zima z żytem jako nawozem zielonym. Ogólną zasadą dla częstotliwości jest uprawa danego gatunku nie częściej niż raz w ciągu dwóch lub więcej lat. W przypadku wielu upraw jednak wymagany jest dłuższy okres. Na przykład w tej rotacji główny gatunek ziemniaka jest na zmianę z trzema sekwencjami innych upraw. Analiza gleby i obserwacje z poprzednich upraw wskazują, że na polu występują następujące nicienie. Pratylenchus penetrans i Trichodorus. Poziom liczebności nicienia Pratylenchus penetrans jest powyżej progu uszkodzenia. Dlatego przeglądamy bazę danych Bestuosol, aby zobaczyć, które rośliny niebędące gospodarzami możemy uprawiać. Po wypełnieniu proponowanej listy gatunków, schemat pokazuje, na jakim poziomie nicienie mogły się rozmnażać na wybranych uprawach. I na jakim poziomie rośliny cierpią z powodu niecienia? Jak widzimy tutaj, trichodorus nie zawsze jest szkodliwy, ale rozmnaża się na wszystkich uprawach. Dlatego decydujemy się na wprowadzenie rośliny okrywowej, tagetes patula, ponieważ aksamitka uwalnia substancję śmiertelnie niebezpieczną, pratylenchus, gdy niecienie te dostaną się do rośliny, która tutaj jest dla nich żywicielem. Widzimy, że kolejną słabością naszego planu jest następstwo pszenicy o zimę i wybór żyta, ponieważ pratylenchus rozmnaża się silnie na zbożu, a tylko w niewielkim stopniu na buraku cukrowym. Jeszcze lepsze opcje zamiast żyta to owiec japoński i jary jęczmień. Postanowiliśmy więc zamienić. Buraki cukrowe na jęczmień jary i zastąpić żyto japońskim owsem z aksamitką na zielony nawóz. Jest to przykład ulepszonego zmianowania. W arkuszu informacyjnym bez twój sol na temat rotacji upraw można znaleźć więcej przykładów projektów zmianowań takie jak typowe płodozmiany w Europie Północnej, pszenicy o zima, ziemniak i rzepak o zimy. Inne uwagi dotyczące projektowania zmianowania zostaną teraz krótko omówione w tym filmie. Niektóre uprawy są uprawiane jedna po drugiej, aby wzajemnie się uzupełniać. Rośliny bobowate, które wiążą azot, mogą być uprawiane przed uprawą wymagającą wysokich dawek azotu. Głęboko korzeniające się rośliny, takie jak jęczmieniary, można uprawiać po gatunkach takich jak buraki cukrowe, aby poprawić strukturę gleby i infiltrację wody. Rośliny głęboko zakorzeniające się przywracają składniki odżywcze, które zostały wypłukane do głębszych warstw gleby. Zamiast pozostawiać nieosłoniętą glebę po zbiorze plonu głównego, Możesz wysiewać rośliny okrywowe po zbiorach nie później niż do 1 października. Należy pamiętać, że również w przypadku roślin okrywowych należy wziąć pod uwagę poziomy nicieni w stosunku do roślin żywicielskich i roślin niebędących żywicielami. Rośliny okrywowe zapobiegają wymywaniu składników pokarmowych, pozostawiają resztki pożniwne, aby utrzymać poziom materii organicznej w glebie. Chronią powierzchnię gleby i tworzą glebowy łańcuch pokarmowy. Rośliny okrywowe sprzyjają również tworzeniu wysoce stabilnych agregatów glebowych, które są odporne na erozję spowodowaną silnymi opadami deszczu i wiatru. Dowiedz się więcej o roślinach okrywowych z filmu solo o roślinach uprawnych i nawozach zielonych. Aby jak najlepiej wykorzystać zmianowanie, w miarę możliwości zintegruje z innymi praktykami, takimi jak rośliny okrywowe. W każdym razie zastanów się, jakie choroby masz w glebie lub spodziewasz się, i dostosuj zmianowanie i dobór roślin okrywowych, zielonego nawozu, aby je ograniczyć. Bazy danych bez Fiosol można użyć do wybrania odpowiedniej uprawy w danej sytuacji, aby zaprojektować prawidłowe zmianowanie upraw.